Mokre łapska TV. Widzieli co robiłem? Odmładzałem ekino do Rusa. A może bym powiedział najpierw witajcie się serdecznie. No właśnie. Odmładzałem ekino do Rusa. Odmładzałem ekino do Rusa dlatego, że po pierwsze, że tego wymagał, a po drugie, że ktoś mnie zapytał ostatnio i domagał się update'u na temat jak przycinać takie właśnie trawiaste rośliny. I wobec czego postanowiłem to, znaczy uznałem, że najlepiej uda się to pokazać właśnie na odświeżaniu Echinodorusa. Echinodorus rośnie w taki rozetowy sposób i liście rosnące na zewnątrz rozety są najstarsze. Te liście najwcześniej gniją i te liście powinniśmy usuwać. W tym momencie energia, która normalnie zostałaby wysłana do tych liści, zostanie wysłana do młodej części rośliny. I z trawiastymi, słuchajcie, jest bardzo, bardzo podobnie. One również rosną w rozetowy sposób i właśnie w taki sposób powinno się je przycinać. Ja zrobiłem, nie wiem czy pamiętają czy nie, ja zrobiłem taki patent z moimi walisneriami, że na tej właśnie wysokości po prostu urżnąłem co do jednego liścia i bardzo, bardzo nie polecam tego sposobu. W moim przypadku to był eksperyment. Ja chciałem zobaczyć, co się z rośliną stanie. Natomiast w moim przypadku okazało się to totalnym restartem rośliny, ponowną adaptacją i ta roślina w tym momencie wraca, już zaczyna wypuszczać liście. Liście poobcinane gniją. Na pognitych, poobcinanych liściach bajecznie rosną glony, bo każde obumierające cielsko, czy to rybie, czy to roślinne, powoduje pożywkę dla glonów. Co ja o tych glonach tak non-stop gadam? Ale tak naprawdę to dzisiaj filmik Zapchaj dziura. Ale dlaczego, to może powiem za chwilę. Otóż Mokre Łapska szykują się do wyjazdu na wakacje już nie po raz pierwszy. I znowu będzie gadanina o przygotowaniu akwarium do wakacji. A tak przy okazji to może pokażę, jak spuścić wodę z akwarium, nie pijąc przy tym wody. Otóż bierzemy sobie syfon, nabieramy, podnosimy do góry, nabieramy, nabieramy, jeszcze raz leci. To tak a propos, jak nie pić wody z akwarium, jeżeli ktoś specjalnie nie lubi. Jest to ostatnia podmiana wody w tym akwarium przed wakacjami. Znowu będzie koleżanka przychodziła, karmiła ryby. A propos altunków, już kiedyś było, co ten głośnik tu robi. A propos altunków, proszę bardzo, panowie się pokażą. No, mają się tak jak się miały. Po śmierci małego jest ich co najwyżej mniej, karmi się je nieco trudniej. Postanowiłem iść właściwie wabank, jeżeli chodzi o te ryby. Nie będę skłaniał koleżanki do karmienia ich jakimkolwiek mrożonym jedzeniem, jakąkolwiek ochotką, niczym takim będą dostawały żarcie suche. Mówię tutaj, że idę wabank, dlatego że jedna z ryb to suche żarcie je i o nią się w miarę nie martwię, natomiast druga niechętnie, druga to w ogóle je niechętnie, także po moich wakacjach właściwie chyba spodziewam się zrobienia kolejnego filmiku pod tytułem altunki Peru Altum 1 plus 2, jeden żywy, dwa nieżywe, no ale zobaczymy. A nuż wrócę i się ucieszę, że oba mają się dobrze. Ostatnia niewielka, delikatna podmiana, czy nie taka delikatna, bo już dawno nie było tutaj podmiany robione, ale podmiana wody, przygotowanie akwarium do mojego wyjazdu i do mojej nieobecności. Tym razem postanowiłem zrobić inaczej, dlatego że dwoma poprzednimi razami miałem trochę z tymi akwariami problemów po powrocie. Coś tutaj się, jakieś dziwne rzeczy działy, widocznie akwaria za mną tęskniły. Tym razem na jakieś dwa miesiące przed wyjazdem postanowiłem już właściwie nie moczyć łap w tych akwariach, nie ingerować w nie specjalnie, po prostu zacząłem akwaria przyzwyczajać do braku mojego nadzoru. Jedyne co robiłem, to bardzo, bardzo niewielkie podmiany wody,
i to takie stopniowo malejące podmiany wody. Karmienie filtrów tym razem nie czyszczę. Postanowiłem pozostawić równowagę biologiczną. Nie czyszczę tego akwarium jakoś za bardzo przed wyjazdem. Jedynie co to odświeżę wodę. Dobra, jeszcze do roślin trawiastych. Tutaj ja postaram się kilka takich co bardziej brzydkich i zaglanionych liści usunąć nożyczkami, bo już te rośliny zaczęły się, ja tylko tak pokazuję to właściwie dla przykładu, natomiast przyznacie, że przycinanie roślin takich właśnie trawiastych, no to taka trochę jest aptekarska robota i jeżeli macie kępę walisnerii czy tego typu roślin i robi się już za gęsto, robi się już nie za ładnie, to ja bym proponował zrobić taki manewr, aby może się to uda jakoś z bliska pokazać. No widać, że tych roślin tam jest sporo, prawda? Ja bym wsadził rękę z nożyczkami i wyciął, zrobił taką przecinkę tych roślin. Na zasadzie ja bym wyciął co drugą tą roślinę, dlatego że wszystkie walisnerie poprzez kłącza podziemne bardzo szybko się rozprzestrzeniają, bardzo szybko się rozpropagowywują. Z jednej rośliny robi się dwie, trzy, cztery i tak dalej, taki łańcuch idzie, takich odnóżek. I z tym nie jest problem, one się z powrotem zagęszczą. O, altunki ciekawskie, trochę chyba nawet podrosły. No nic, już nie gadając głupot, dzisiaj filmik troszeczkę taki zapchaj dziura, a dlaczego zapchaj dziura, to może powiem teraz. Starczy wody. Otóż jest to filmik zatytułowany ostatni. Chciałem koniecznie dobić do równych 90 filmików. Jest to spokojnie. Jest to ostatni filmik w tym roku. Chciałem Wam wszystkim bardzo podziękować za masę bardzo owocnych konwersacji na temat akwarystyki. Całkiem ciekawych sporów. Chciałbym Wam podziękować, że nie drzecie kotów w komentarzach ze sobą, że nikt się nie wyzywa, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo kulturalni subskrybenci mi się, widzę, trafili. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za wszystkie pozytywne głosy. Jest to ostatni filmik w 2013 roku. Kanał istnieje od lutego. Udało się szepnąć 90 filmików. Tak naprawdę robiąc pierwszy, myślałem, że zrobię ich 3, 4, 5 może i tyle. Tak naprawdę chciałem się pożegnać z moimi pyszczakami i sobie je udokumentować, a tutaj się okazało. No rok całkiem dla mokrych łapsk z sukcesami, jeżeli chodzi o rośliny, jeżeli chodzi o ryby, raczej tak sobie ten rok wyglądał. I no oczywiście wielka wtopa roku, jeżeli chodzi o moje Peru Altum. Mam nadzieję, że o jak ja bym chciał Wam te altumki pokazać za rok. Tym samym życzę wam wszystkim bardzo, bardzo wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, Sylwestra typu Party Hard, świąt typu Eating Hard. Niech Wam się Wasze akwaria pięknieją w oczach, niech Wam glony nie rosną, niech Wam ryby nie zdychają, a zielsko rośnie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w 2014. Mokre Łapska TV, siema.